Cześć! Ama już jest znowu widzialna, wystarczyło ją włożyć komuś do wyposażenia i wyjąć z powrotem. I to jest dwunasty odcinek jakichś pokoleń w The Sims 3, ciągle zapominam to powiedzieć, żeby było wiadomo co to jest za seria. Niestety, jeśli chodzi o aspirację Ravena, to tutaj bez sukcesów, będziemy musieli uznać, że ona jest już spełniona, dlatego że jedyny sposób, w jaki można modyfikować pragnienie życiowe tutaj nie działa, przynajmniej z tą aspiracją, zrobiłam mały research i okazuje się, że ta funkcja w Master Controllerze z modułem Cheats, który okazało się, że mam w ogóle, ale okej, okay, gdzie można zmienić wartość, Postępu, pragnienia życiowego. Nie, nie działa na te aspiracje. Było napisane, że to działa na niektóre aspiracje, więc najwyraźniej na te nie działa po prostu. I żadnego innego sposobu też nie znalazłam. Coś tam kombinowałam, ale no po prostu nic się nie dało z tym zrobić, więc no trudno. Będzie niezaznaczone. On i tak miał dużo punktów, więc na punktach mi nie zależy, tylko bardziej chciałam po prostu, żeby było już wizualnie spełnione to pragnienie, tak? No ale już możemy odpuścić. Oni i tak, za, jest możliwe, że za jakieś dwa dni umrze, także. Pierwsze pokolenie zrobione. A co do drugiego pokolenia? Okej. Okay. Byliście za Briankiem raczej w większości. Szkoda, że już nie można robić tych ankiet takich w filmach, które wam dawałam, a potem i tak robiłam na przekór. No w każdym razie to by było przydatne. Ale z komentarzy wywnioskowałam, że częściej było Tim Brianek, ym, ale spodobała mi się koncepcja też, żeby budować relacje z Brianem. I jednocześnie gdzieś tam próbować szukać czegoś innego. No bo jednak chwilę zajmie budowanie tej relacji, więc e, też przy okazji możemy gdzieś tam próbować poznać jakichś ludzi, e, właśnie Hunter. A może się ktoś trafi, kto będzie e, godny zainteresowania i może będzie z nim flecik, a jak nie, no to po prostu kontynuujemy z Brianem i się nie zastanawiamy już więcej nad tym. Zwłaszcza, że ona już nie młodnieje, prawda? Ona ma e, 4 dni do bycia dorosłą, czyli ma 36 lat, a to ona jest dziedziczką, więc ona się musi Rozmnożyć. Będzie miała jedno dziecko, co prawda tylko, ale no, jednak musi je mieć, nie? Fajnie by było nie adoptować. To jak już się tak troszeczkę rozgadałam, to może zanim przejdziemy do takiej konkretnej rozgrywki, to już sobie odbębnimy Instant Gaming. Co wy na to? Po pierwsze, przypominam o rozdaniu. Można wygrać wymarzoną grę, oczywiście pod warunkiem, że znajduje się ona w bazie Instant Gamingu, jest w magazynie i tak dalej. Proszę bardzo, prezentacja trujeczki, jak tutaj wyglądają ceny. Niektóre rzeczy są super tanie, tak jak na przykład zwierzaki za 17 zł, po zmroku za 17 zł, zostań gwiazdą za 12 zł. Kurde, żyć nie umierać! Ciekawe, że tutaj dodatki często kosztują tyle samo co akcesoria. Znaczy, te ceny są takie dosyć zbliżone, bo tutaj 15, tu 17, no nie? A nawet zostań gwiazdą jest tańsze niż yy, akcesoria niektóre. No i zachęcam do używania linka, który jest w opisie, jak chcecie coś kupić. Szczególnie jeśli chcielibyście mi kopsnąć taką symboliczną złotówkę tylko dlatego, że kupiliście grę i nic was w sumie to nie kosztuje. A ja ostatnio namiętnie naparzam w My Time at Portia, albo Porsche, zależy w sumie, różnie mówią nawet w samej grze. To jest takie trochę Stardew Valley, tylko że w trójwymiarze, z bardzo ciekawą, taką trochę kreskówkową, ale bardzo ładną, satysfakcjonującą grafiką. Można sobie jeździć na koniku, buduje się tutaj dużo rzeczy. Odkrywa się mapę stopniowo i generalnie bardzo spoko. Każda postać ma też jakąś swoją historię, którą się poznaje w ramach jakoś tam zaprzyjaźniania się z tymi ludźmi. Jak za 18 zł to super super zabawa. Tylko też przypominam, że tej gry nie ma w wersji polskiej jakby co. I wracamy do filmu. Co ty tam chcesz adoptować? A po prostu zwierzaka. Eee, no zaraz mogę ci to zablokować w sumie, tylko terrarium wyczyść, jeśli można. Pani listonoszko, czemu pani taka jest? No, dramat, zgadzam się. Aha, kot zajął budę dla psa w ogóle. No, to kot. I to w ogóle nie jest nasz kot, także tym bardziej. Tu jest gryzoń i. Tu jest Gryzoni. O, tutaj możesz wyczyścić. To Hunter teoretycznie powinna zrobić, ale niech będzie. Taka tam siostrzana przysługa. A, jak mamy hajs to myślałam, żeby tutaj wstawić okno, mimo że nie widzę tak jakoś super funkcji tego okna, dlatego że tu jest jopa, no nie, ale no w sumie czemu nie? W sensie. Okej, okay, no trzeba by było wejść na drabinę, żeby mieć okno, ale kto by mył okno częściej niż raz na dwa lata? Już nawet nie będę wspominać o tym, że Simowi nie myją okien. <grym> Chyba, że w dwójce się ma moda na odblokowanie tych interakcji, no albo robią sami z siebie po prostu, ale no w trójce to akurat nie ma w ogóle takiej interakcji. Bo tutaj strasznie właśnie pusto dla mnie było w tym miejscu, więc no ja bym walnęła tutaj okno, ale się zastanawiam, czy to. A, i tutaj pisaliście, że to powinno na zewnątrz się otwierać. Czy powinno na pewno? Teraz tak myślę. Czy okna zazwyczaj się nie otwierają do wewnątrz? Trudno mi powiedzieć, ale może i rzeczywiście takie powinno być. No, muszę powiedzieć, że to akurat całkiem pasuje, ale nie wiem, czy bym nie zrobiła może dwóch. I czy to powinno w tę stronę być? Jezu, ja nie lubię tego dźwięku! Czemu ten dźwięk taki jest? Czy może zamknąć mordę ten dźwięk? Bo teraz się zrobiły takie oczka i buźka. Tak jak powinien każdy dom mieć przecież oczki i buźkę. Co to jest za okno w ogóle i skąd ja je mam? Czy jest ze store? Pewnie tak, bo ja raczej nie pobieram takich rzeczy. Pewnie z jakiegoś Montevista czy czegoś. Tylko jakby jeszcze je przekolorować, tak jak są te drzwi, bo te drzwi to mają się tak wtapiać jakby w te panele. One są w identycznym kolorze. Ne! Eee, jakie zamaskowane. Nie, no dobra. Yy, może bez tekstury, tylko niech mają po prostu kolor taki: siup. I siup. Może troszkę ciemniejszy? O. la. Może być takie coś? No niech sobie będzie. Teraz te wisterie wszystkie muszę pozbierać. Dobra, tak jakoś będzie. Więc myślę, że zanim jakiekolwiek dziecko by się miało tutaj pojawiać, to starzy już będą tak starzy, że już ich nie będzie. Wszystko zależy oczywiście od tej szansy procentowej. Zobaczymy. Jak to tam wyjdzie, ale y, jest duża szansa, że tutaj się zwolni miejsce, że tak powiem. Dobrze, Irydka, to jest twój koń, proszę się zająć. Co, jak to hand... Aha, dobra, bo ona tutaj się przyjaźni ze swoim szefem, który jest celebrytą. Hmm, zastanowię się, czy nie wykluczę granej rodziny z tego systemu. Jeśli będzie mnie to wkurzać, to tak zrobię. Kocie. Dobra, Iryda wsiada na konia. Doskonale ci idzie. I proszę sobie iść na jakąś przejażdżkę, bo chcesz się nauczyć jeździectwa. O Jezu! Miałam przez chwilę brain fart, że no jak ty nie możemy zapłacić rachunków, jak przecież mamy dokładnie tyle, ale tutaj jest 86, a my mamy 68. Także jak ktoś wróci z pracy, to spokojnie zapłacimy. O, Hunter dostała awans. Jak Noel chce zaadoptować zwierzaka jakiegokolwiek, to myślę... Hmm... No, brandy to już się nie będzie raczej liczyć do tych naszych zwierzaków, więc skoro mamy konia, kota, to dobrze by było chyba psa teraz, nie? Ewentualnie drugiego kota. Zobaczmy, co tam jest po prostu. I się zdecyduje w locie. No, bo tutaj się wiele nie zmieniło. Tylko Jinx jest dorosła, ale w sumie fajnie by było malutkiego, nie? Żeby jak najdłużej żył. Także jest Maynard, tylko to będzie duży pies. Jest Rookie. Nie mogę z tego white boya. Szkoda, że stary jest, bo tak to bym go wzięła. Menelaus, piękne imię. No, ten w te kropeczki mi się podoba, do stracie telim pasował. Uuu, ale tutaj ten jest, widzę, agresywny. To trochę niefajnie. A ten jest świniak, więc pewnie będzie lał w domu. Niech pomyślę. Z agresywnym psem to może być po prostu kwestia niezbyt dobrych relacji, no bo on będzie tam jakieś wredne rzeczy robił, to ciągle szczekał na, na ludzi, czy tam warczał. A tutaj jest problem taki pragmatyczny, zasadniczy, że trzeba będzie po nim sprzątać, dopóki się go nie nauczy przestać być świnią. W ogóle takie porównywanie do świń, jeśli chodzi o brud i bycie brudasem generalnie, to jest takie średnie ogólnie. Fajnie by było może trochę odejść od tego. Mnie się też zdarzy powiedzieć, że ktoś jest świnią, bo y, jak, jakieś paskudne rzeczy robi. Takie głupie przyzwyczajenia, ale tak naprawdę, kurde, zostawmy te świnie w spokoju. Świnki są super. I świnki wcale nie są takimi brudasami. No, okej, okay, no się w błocie, ale to, to nie wynika do końca z niechlujstwa. Więc to jest takie głupie skojarzenie. No nic, no yy, w każdym razie albo będzie gryzł, albo będzie szczał w domu. Chyba już wolę agresywnego psa. Bo przynajmniej nie będzie trzeba po nim sprzątać. Będzie tylko trochę wredny. Może Brandy jeszcze na stare lata uruchomi jakiś instynkt i będzie jego mamusią. Hunter jest na cmentarzu, tak jak chciała. Czy ktoś tutaj jest? Czy ktoś tutaj w ogóle przychodzi? Chyba niekoniecznie, więc możemy się stąd zabrać. Gdzie są szachy? Bo ona chce mieć punkt logiki. Tutaj jest ten taki fajny skwerek za domem Brianka. Czy tutaj może jest stół szachowy? Fakt, że nie widzenie szachów to jest moja specjalność, także wytężam wzrok bardzo mocno w tej chwili i nadal nie widzę. Tu na tym placu też nie ma? Tu jest taki śmieszny plac zabaw. Ej, na tym mi się podoba, tak fajnie kolorowo tu jest. Jakie puzelki superowe. Ale nadal szachów brak. Nawet tutaj nie ma, naprawdę. Może w bibliotece? A idź do biblioteki w sumie czemu nie. No tutaj też nie ma. A w bibliotece spokojnie mogłyby być szachy. W sumie nie wiem, czy kiedykolwiek w Simsach w bibliotece widziałam szachy, to znaczy oprócz czwórki, bo w czwórce to rzeczywiście chyba są. A w trójce to w sumie chyba nie widziałam, że w bibliotece były, a to jest super miejsce na szachy. Zaraz yy, po parku. O, mamy psiutka. Maluszek. Umaszczenie ma jak bigiel. A jaki będzie, to zobaczymy. Pewnie pokraka straszna, bo to mieszaniec. E, Iryda. Iryda się spodobała jakiemuś dziadowi. Super. I to jeszcze takiemu, który ze swoją żoną coś se robi. No, fajnie. Ale w bibliotece to ona może po prostu książkę o... Yy, logice sobie czytać. A zaraz, a nie można grać w szachy na kompie? No można. To jest akurat super w trójce, brakuje mi tego bardzo w innych częściach. A zwłaszcza w dwujeczce, gdzie właśnie trzeba te szachy kupić. A przecież spokojnie na kompie można w szachy grać. Tylko, że z komputerem to się nigdy nie wygra. No i jeszcze jest randkowanie, więc może niech sobie stworzy... A, ona ma już profil, bo automatycznie chyba się ma. Także możemy sprawdzić wiadomości, ale one będą głównie od żonatych facetów. No i będzie parę też takich niemiłych, że w ogóle weź jak ty wyglądasz, spadaj stąd. A o 21.00, jak już Brianek prawdopodobnie wróci z pracy, to sobie go odwiedzimy. Same dziewczyny do niej napisały. Kiedy gra uznała, że Hunter nie jest hetero? No niestety przykro mi, Hunter, ale musisz być hetero. Miałabym zero problemu z Tobą niebędącą hetero, gdybyś nie była, kurde, dziedziczką. Patrz, domyślnie ma minus jeden na facetów. To może dlatego wlecik się nie pojawiał? Plus jeden zrobimy? A może jakiś mod mi po prostu losuje? To jeszcze raz. Nadal baby. No, będzie trzeba chyba poczekać, aż gra ogarnie temat. To idź sobie coś zjeść. I do Janka. A, miałam oddzielne poidło jeszcze kupić dla Konika. Bardzo bym prosiła o jednorożca gro. Bardzo, bardzo pięknie proszę. O, ale różowo. No mogłoby być tęczowo, ale niestety, wyszło jak zwykle. A, dobra. Hunter już tutaj z Brajankiem ten. Rozmawia, czatowała pod jego domem. I <grym>, jak przyszedł, to stwierdził, dobra, y, może byśmy do domu weszli. <grym>, oj, Kitku. Ona ma dwie Super. gwiazdki już? O nie, jest roztrzepany, nie znoszę tej cechy, bo to jestem cała ja. No dobra, jakoś to zapoznawanie się idzie. Jeszcze kiedyś tam sprawdzimy tego Tindera. Jutro po pracy pewnie znowu ją wyślę do biblioteki po prostu i niech sobie też o logice poczyta. Potem będzie miała przez weekend wolne, więc też fajnie. W sumie to książkę z logiki nawet ma w domu. To może sobie ją wziąć i pójść sobie do biblioteki spokojnie poczytać. Zamiast szukać po tych regałach, to sobie po prostu wyjmie z kieszeni. O! Wredny piesio. Hiengi. Koniku, co ty tu próbujesz zrobić? Zeżerać mi rzeczy, a nie wąchać. Bo dobrze by było ogrodzić ten ogród, bo Jezus Maria, pamiętam jak u tych tabliczków w Riverview grałam i miałam to chyba ze cztery konie. I one. Mimo, że, były za, że, że było ogrodzone i była zablokowana furtka, że konie nie mogły wchodzić, to one i tak się tam wpierdzielały jakoś i zeżerały wszystko. No, po prostu nie wiem. Konie to no w ogóle potrafią być nieźle zbagowane w tej grze, że nagle ci się pojawi w domu, koni nie może wyjść, no nie. O! Wyjdziecie sobie tędy? No, tutaj właśnie specjalnie jest taki ten. Żeby sobie tak wyczmychnąć. I na zewnątrz biblioteki usiadła, no dobrze. Ej, ten pan naukowiec jest mega cute. I jeszcze do tego nie zdara. Ona jest strasznie zmęczona, więc dzisiaj to Brajanka sobie odpuścimy, ale mogłaby poznać chociaż parę osób. Może do Brajanka zawsze zadzwonić. A, dobra, to jest nastolatek, nieważne. Siema, kim jesteś? No i nadal same baby. A nie, dobra, jest jakiś Andrzej. Czy to jest ten Andrew Song, który cały czas się zacina i dostaje powiadomienia o tym ciągle? Dobra, wyrzucę wszystkie te baby. Trzeba zrobić miejsce. No przegro mi, że muszę tak zrobić, kurczę, ale no jednak nie, chcę mi się bawić w jakąś surogację i różne jakieś takie rzeczy. Wolę po prostu zrobić ją hetero i tak jest najłatwiej. Tak, to jest on. On jest yy, chyba młodym dorosłym, bo concert age mi się nie pokazuje na nim, bo na Ravenie mi się pokazuje, więc w kontaktach normalnie to powinno być, także może być nawet młodszy od niej. O, jak idą sobie razem. Może rzeczywiście jest mamusią. Słodziaczki. Iryda jutro stanie się dorosłą, a Hunter za trzy dni. Dwa lata różnicy jest między dziewczynami, a jednorożca jak nie było, tak nie ma. No nie ma. O, Iryda ma urodziny tego samego dnia co Ruki. O nie, kto tak brzydko. To ten kot pewnie. Dobra, na razie nie wymieniam, bo mogą nam się przydać pieniądze. A to jest prawie połowa tego, co mamy. O jejku, jaki splut! Żabcia. No, moja ogólna ocena tego, jak działa gra teraz, jak jesteśmy w Hidden Springs, jest pozytywna. Jest zdecydowanie lepiej. Em, w ogóle zwierzaki są czarne na portrecie nadal. Jak jeszcze nie mieliśmy Rukiego, to wszystkie zwierzaki były czarne. Ale powiem Wam, że ja w sumie dosyć często tego doświadczałam w trójce i niespecjalnie się tym przejmowałam kiedykolwiek. Jakby miałam wrażenie, że po prostu nie wiem. Sims przeprósósósósł nie umie. Wyrenderować dobrze tych zwierzaków, że coś się knoci. To jest tak częste, że aż nie chce mi się wierzyć, że to jest jakiś poważny problem, serio. Kocie. A zaraz, bo my nie mamy drapaczki. Dlatego on taki jest. To są naturalne potrzeby. No to zdecydowanie na to nam bardziej były pieniądze potrzebne. Czy Iryda jedzie do pracy na koniu? No dobrze. Mam nadzieję, że konik spokojnie wróci do domu. Konik biedny jest głodny i spragniony. Może się tu gdzieś pasać, ale napić się to z basenu się nie napije. <grych> mhm, to niezła wiadomość. Dlaczego Bert wygląda jak pan Alto? Jak on tam miał na imię nie pamiętam. To jest na pewno specjalnie. Oni to ciągle robili jakieś takie tu nawiązania, a to ktoś ma na nazwisko, jak ktoś tam inny z innego miasta i nie wiadomo, czy jest jakieś połączenie, a to coś tam. Także ja, ja nie wierzę, że to jest przypadek. To nie może być przypadek. Ale on wygląda na starego dziada. Możemy tego Petera ym, zaakceptować. Mhm, też jest sławny. Wszyscy są sławni w tych Hidden Springsach, ja nie wiem. No i on akurat jest dorosłym, no ale jej też niewiele brakuje do dorosłości już, więc nie ma aż takiego znaczenia. A, on tutaj chyba jest. A co wy macie za problem? A czemu ona jest w ciąży? Mam wyłączony postęp historii i wyjęłam jednodniową ciążę jeszcze zanim się przeprowadziliśmy, wydaje mi się, więc... Coś tutaj jest nie tak. Jejku, jaka śliczna ona jest w ogóle. Dobrze, roć to dziecko. Ale co tu się zadziało, tego nie wiem. Nie ma w ogóle takiej możliwości, żeby ciąża nie postępowała. Nawet jak się wyłączy starzenie, wszystko to, jakby jak ciąża już jest, no to ona po prostu się zawsze skończy. Porodem. A nie, on jednak nie był tutaj, tylko po prostu jest taka opcja, pewnie dlatego, że to z tego portalu randkowego zostało ten. A, na festiwalu, no tak. A gdzie ma być? O, na to nie wpadam, żeby iść na festiwal. Na festiwalu jest zawsze najwięcej ludzi. O! Jest i flecik. No wreszcie coś tutaj się zaczęło dziać. Ale żebyśmy w razie czego nie marnowali czasu, no, marzonkę. Także, no nie wiem. Może są w separacji i on sobie szuka kogoś nowego. Nie ma dzieci w każdym razie, także jakby co to można sobie to rozbić i tam trudno. A czy mogę zobaczyć w jakim on jest wieku, żeby nie było, że jest stary dziad? A, dobra, urodziny. To za chwilkę. Raven znowu podwyżkę dostał, już nie wiem którą. A, się nawyje. Hunter tam już poszła na hot dogi. Tylko, że ten Charles też jest winterly. Więc ja się muszę teraz dowiedzieć... Jaka jest relacja między nimi? Aha. Okej, okay. to to jest jego ojczym, czyli w zasadzie w pewnym sensie ma dziecko ten koleś. U, 18 dni już jest w grupie wiekowej dorosłego. 7 dni mu zostało do starucha, to trochę chyba za stary. No zobaczymy, jakim się będzie układać, to czemu nie, ale, ale tak tak jak on na początku był sceptyczny, tak ja jestem również. Kto tam wansior? A Noel. Dobra, co z tego psa nam wyrosło? No, jakiś taki terrier. Dobrze. No i ugryz. No. To jest cały ruki. O! czyżby wygrała. O, Han Cheng jest bardzo fajny. O tam go z moją Simką, jak grałam w Hidden Spring, z moją koniarą. I ta koniara w ogóle mieszkała w tym samym domu co Brianek. O! Może pan w kasku jest y, trochę młodszy. Co, to jest chyba wygenerowany sim, bo prawdopodobnie na tym sta stanowisku pracuje. Zaraz zobaczymy... No to już lepiej, bo jest tylko kilka lat starszy od niej. I nie ma żadnej rodziny, tylko ten kask trzeba będzie mu zdjąć. <grym> Może jest, nie wiem, neurotyczny, tak jak Noel i po prostu na wszelki wypadek chodzi w kasku. No teraz to co? I raz Flecik się z facetami pokazuje. O! <grym> Kurde, hanczang jest absolutnie piękny. Mm, mm, mm. <laughs> Ale znowu! <laughs> on ma cztery cechy z tego co pamiętam, on jest, bo on jest w ogóle chyba... A nie, on jest chyba tylko bezdomnym Simem. Mm, on nie, nie jest żadnym e, tym mm, majstrem ani nic takiego. On jest jeszcze młodym dorosłym, on może być trochę młodszy ewentualnie od niej. Dobra, będzie żyganko po hot dogach. Jajks. Nie oglądajmy tego. Czy Iryda zapomniała mieć urodziny? Naprawdę. Będę musiała jej dzień odejmować teraz. Ech, co? To wczoraj powinny być no, wczoraj powinny być jej urodziny. Ale że zapomniała i nadal ma zero dni, to gra yy, dała mi komunikat, że o dzisiaj urodziny Irydy. Super. No rzeczywiście. Po prostu miej te urodziny ja ci zaraz ustawię wiek taki, jaki powinnaś mieć. I jeden. Koniu! Nie, jest nam pomidorku! Od kiedy konie jedzą pomidorki? A nie, okej, okay, jakiś mod mi po prostu ym, robi tak, że w kontaktach mam różne interakcje. Że nie tylko takie na odległość telefoniczne i tak dalej, ale też różne inne, jakby dla ułatwienia, nie? No, z Brianem na 100% nie ma flecika. A jednak jest dwóch innych kandydatów, i coraz bardziej się zastanawiam, czy nie zrobić jej po prostu dziecka, ale bez małżeństwa. Na przykład z tym typem, na zasadzie, że on jest żonaty, więc ona nie rozbijała tego małżeństwa, no ale ma z nim dziecko i jakieś takie te, nie? Tamta, y, w sensie jego żona ma jakieś tam dziecko z innego związku, no to czemu on ma nie mieć? <laughs> ona pewnie sobie to dziecko wcześniej zrobiła, ale to są szczegóły. Aha, fajnie. Raven się z nim pokłócił i typ se poszedł, to żegnam. Albo jednak nie, bo poszedł się pobawić z pitoczkiem. Brian! Brian! Proszę iść sobie. Aha, Iryda dostała awans, mimo że się spóźniła dzisiaj z półtorej godziny do roboty. No spoko. Iryda, to jest twój strój do pracy. To jest średni pomysł, bym powiedziała. Skąd ty wytrzasnąłeś tę sukienkę w ogóle? Pierwszy raz ją widzę! O! Brandy. Nie ma innej możliwości. Przynajmniej tutaj Mroczny Kosiarz nazywa się tak, jak powinien, a nie po francusku. A gdzie on w las? A nie! To nie Brandy jednak! Tylko Znajda. Bitwa na poduszki z Mrocznym Kosiarzem zawsze spoko. Super zabawa, super się lubią. Dobrze, gadajcie sobie. Nie ma jednorożca. Podobno jest 40% szans codziennie, że on się pojawi. Okej, okay, jednej nocy zapomniałam sprawdzić e, i możliwe, że wtedy akurat był, ale ugh, jest to z lekka męczące. Może być tu albo tu i w sumie za bardzo innego pomysłu nie mam, gdzie jeszcze mógłby być. Zresztą no przeskanowałam całą mapę i nic tutaj nie widzę. No i krzesło też podrapane, świetnie. Ale Jasper się uspokoił, jak kupiłam mu drapaczkę. No, i to będzie tyle na dzisiaj. W następnym odcinku na pewno zaciążamy Hunter. Jak widać, dziady jeszcze żyją, ale pewnie już niedługo. Więc jeśli by się okazało, że będą żyć jeszcze jak ten wnuk ich tutaj będzie, to Hunter zawsze może w pierwszych latach życia tego dzieciaka trzymać tam u siebie w pokoju. Ma jeszcze na to jakoś tam miejsce. I rzeczywiście chyba z niej zrobię jakąś taką samotną matkę po prostu. Nawet będzie mi trochę. Łatwiej się grało, jak nie będzie kolejnej gęby do wyżywienia i zastanawiania się, co zrobić z nim. I tak będzie dużo szybciej. A jeśli chodzi o pozostałe dziewczyny, to kiedy one spełnią swoje aspiracje, w zależności od tego, kiedy to się stanie, biorę pod uwagę to, żeby je wyprowadzić stąd i po prostu przez story progression, żeby one miały jakieś, jakiś swój postęp. Ale to wszystko zależy od tego, czy nie będą już starymi babami, jak spełnią te aspiracje, bo niestety też jest tak, że. Noel aspiracja nie może być spełniona, dopóki Irydy aspiracja nie będzie spełniona, chyba że się zdenerwuje i po prostu wezmę sobie następnego konia. No to jak zwykle. Dziękuję bardzo za oglądanie, z i widzimy się w następnym Pa!